Po rozmowach ze znajomymi i też z osobami, które już mają trochę więcej doświadczenia, w ogóle dowiedziałem się, jaką ofertą dysponuje Uniwersytet Ekonomiczny. No i tam zainteresowałem się kierunkiem finansów, który bardzo mi się tam spodobał, bo uznałem, że tak właśnie ta trochę tej matematyki, trochę tej ekonomii, to jest fajne. Takie połączenie by mi pasowało. No i złożyłem też papiery właśnie na finanse i rachunkowość, no i na zarządzanie dodatkowo. No i się okazało, że przy pierwszych ogłoszeniach wyniku nie dostałem się w ogóle, nigdzie, więc trochę mnie to jakby przestraszyło, zdenerwowało, no ale ostatecznie udało się dostać na to zarządzanie. I jak wtedy nie wiedziałem tak naprawdę, co chcę robić, jakby nie znałem swojej przyszłości, nie wiedziałem, gdzie w ogóle gdzie swoje ręce włożyć tak naprawdę, no to zarządzanie pokazało mi, w ogóle Uniwersytet Ekonomiczny pokazał mi, że jest coś, do czego się nadaje. I jest to taka właśnie taki zbiór umiejętności miękkich, które po prostu są czymś, co mi się naprawdę podoba. Po specjalizacji komunikacji w biznesie najczęściej ludzie trafiają do agencji marketingowych oraz do działów marketingu w firmach. Te studia dały mi tę możliwość, że mogłem sobie, czy w ramach koła naukowego, czy w ramach staży, praktyk, czy takich działań oddolnych na uczelni, miałem okazję właśnie, żeby tak spróbować i będę szedł w tym właśnie kierunku. To, jakie są możliwości na uczelni, to, że jest tyle różnych kół naukowych, które potrafią zainteresować ludzi bardzo różnymi tematami. To, że są oferty praktyk w biurze karier, z którymi można przebierać tak naprawdę. To, że studenci ekonomicznego są traktowani chyba też trochę, może nie chcę powiedzieć lepiej, ale są jakby to, że jest się z ekonomicznego, jest wyróżnikiem na rynku pracy, myślę.